płyniemy na dorsze, tym razem na Kapitanie Wiśniewskim. Spotkałem tutaj pana Bogdana. Może pan powiedzieć parę słów o sobie, skąd pan jest, no i co pana zachęca do tego, żeby tak często pływać tutaj na te nasze dorsze władysławowskie? Tak. Jestem tutaj co 2 tygodnie. Jest to cudowna przygoda. Wędkuję z kapitanem Wiśniewskim, nie konkretnie na tym kutrze, ale z kapitanem Wiśniewskim od 15 lat. Jest to cudowny człowiek i mówiąc szczerze, taki armator przyciągnął nas, naszą całą tutaj grupę. Jest wspaniałym nauczycielem, przyjacielem, stwarza cudowne warunki, które powodują, że jesteśmy z nim od tylu lat. Ja między innymi zaczynałem wędkowanie, bo wciągnęło mnie samo wędkarstwo. Po kilku latach, po zawale, zobaczyłem, że to może działa trochę inaczej, że może być lekarstwem. W związku z tym w tej chwili może ryba dla mnie nie jest najważniejsza. Najważniejszy jest kontakt z morzem, na wdychanie się tego jodu, cudowne samopoczucie. Ja wracam z tej wyprawy wędkarskiej do siebie i ja mogę odstawiać lekarstwa. Ja przez miesiąc czasu się czuję super i czekam na kolejny wyjazd, kiedy mogę znowu być na morzu, wdychać to powietrze cudowne, a ponadto ta atmosfera, która jest na tym kutrze. Wspaniały szyber, jego pomocnik tworzą taki klimat, że tu każdy wędkarz, który przychodzi i chce spotkać się z tą przygodą wędkarską, to tu ma zapewnione cudowne warunki, po pierwsze, po drugie pomoc doświadczonych wędkarzy, doświadczonych pracowników tego kutra, czyli szypra, pomocnika. Mówiąc szczerze, jest to odskocznia od tej rzeczywistości naszej codziennej, wspaniała, no wspaniała odskocznia być tutaj, niekoniecznie złapać ryby, nie jest to najważniejsze. Najważniejsze ta atmosfera. Wystarczy, proszę popatrzeć, jak wygląda to piękne morze, ten klimat, te widoki, tym można się zachwycać. I tu jest cudownie rzeczywiście, bycie razem, a ponadto jesteśmy z przyjaciółmi. Tworzymy taką rodzinę wędkarską i ciągniemy tutaj co jakiś czas, żeby przyjechać, żeby być razem. Skąd pan jest? Jestem z Fabianic, to jest miejscowość obok Łodzi. I z Fabianic pan tutaj 2 razy w miesiącu przybywa nad nasze morze? Jeżeli są warunki pogodowe, to jestem co 2 tygodnie, przyjeżdżamy z przyjaciółmi i tu spędzamy cały dzień, od rana jesteśmy tutaj i wieczorem wracamy z powrotem. No są warunki dojazdowe w tej chwili, a jeden zrobiona, w związku z tym ten przejazd trwa 4 godziny i jesteśmy na miejscu, w związku z tym tu uciążliwości dojazdowych nie ma. Jest to wielka frajda. Co pan może powiedzieć o zapleczu socjalnym tutaj na tej jednostce, na kapitanie? Zaplecze socjalne to wyjątkowo chyba jedna z lepiej wyposażonych jednostek. Jeżeli chodzi o sanitariaty, ten porządek, który tu jest, ład, wyżywienie, także rzeczywiście, jeżeli ktoś chce zjeść, aczkolwiek my przyjeżdżamy, mówiąc szczerze, być nad morzem, a nie jeść. Mamy jedzenie na miejscu, możemy korzystać w hotelu, gdzie jesteśmy, w hotelu u kapitana również. Są możliwości, że znakomite warunki, tam są również socjalne. A tutaj, tu się delektujemy tą pogodą, tym powietrzem, tym byciem razem tutaj i z Cyprem, i z jego pomocnikiem, i pływaniem przez kilka godzin w kontakcie z naturą. Zwróciłem uwagę na pana multiplikator. To pan jest pierwszą osobą, którą ja widzę tutaj na jednostkach pływających we Władysławowie, który używa multiplikatora z silnikiem. Może pan parę słów powiedzieć o nim? Tak. Powiem szczerze, że łowię tym multiplikatorem, to jest Dajwa, zapędem elektrycznym od 5 lat. Od momentu, kiedy miałem wypadek z ręką, ponieważ zerwałem cięgna. I tak, prawdę mówiąc, większą frajdę mi sprawiało wędkowanie normalnym kołowrotkiem. Natomiast to jest kołowrotek wyjątkowy dla osób niepełnosprawnych, czyli osoby, które mają problemy z barkiem, z rękoma, to on ułatwia wyciąganie ryby. Czyli rzeczywiście mniej wysiłku przy holu, ale zabiera tą przyjemność jednak holowania ryby, zabiera. Ułatwia. Dla osób, które mają problemy, ułatwia. Natomiast nie daje tej satysfakcji holowania tej ryby do góry. Oczywiście podejrzewam, że jest dużo szybszy niż nawet i sprawna ręka wędkarza. Bo to jednak, no co, niecałą minutę pewnie jest w stanie wyholować rybę z 80-100 metrów. Tak, zgadza się z tym, że to jest przy dużych głębokościach faktycznie.
Przy małych głębokościach nie. Tych różnic nie widać między i elektrycznym i ręcznym. Natomiast przy dużych głębokościach to jest to znacznie szybciej wyholowanie ryby z tak dużej głębokości 80-90 metrów, to rzeczywiście jest to szybszy manewr i wykonywanie tych czynności. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem na początku, nie ma tej przyjemności. Jaką stanie największą rybę jest w stanie ten kołowrotek wyciągnąć bez Pana pomocy? Do 9 kilo. Czyli w zupełności wystarcza na nasze morze? Na nasze morze w tej chwili to w zupełności, naprawdę. Kiedyś rzeczywiście, jeszcze kilka lat temu, kiedy wyciągałem ryby 9-kilowe, 10-kilowe, to rzeczywiście byłby ten kołowrotek rzeczywiście, on by może nie spełniał tych funkcji. Aczkolwiek nim można ręcznie też wyciągać, niekoniecznie używając silnika, bo można nim kręcić tak jak w normalnym kołowrotku. Ale mówię, że przy tych rybkach, które są w tej chwili w Bałtyku, a szkoda, że takie małe, to faktycznie to w zupełności wystarcza. Ma Pan duże doświadczenie w połowach dorszy, skutrów. Może Pan nam parę słów powiedzieć o tym, jak wygląda to wędkarstwo tutaj u nas, jak się wypływa z wody Sołowa, a jak z innych portów, nie wiem, Jastarnia, Hel, Trójmiasto? Więc rzeczywiście, zaczynałem wędkowanie moje wiele lat temu od Łeby. Łeba o tyle przyciągała wędkarzy, że tam tej głębokości nie było, co na tej wodzie tutaj wypływa z wody Sławowa. Tam to była woda o głębokości 20-30 metrów, także płytka woda i wędkarz się nie napracował, ale wtedy ryb było dużo. W momencie, kiedy rzeczywiście tej ryby jest coraz mniej, zaczęliśmy szukać ryby na akwenach głębszych. Władysławowo się tym charakteryzuje, że tu się wędkuje z dużej głębokości często. I stąd też można złapać więcej ryb. Natomiast nie wiem dlaczego, w każdym razie ta woda nas wciągnęła w tym Władysławowie. Ja wędkowałem i z Jastarni wypływałem, i z Helu, i pływałem na różnych wodach i za granicą również. Nie wiem dlaczego, trudno mi to powiedzieć, ten zapach tego morza tu w tej części jest jakby inny, nie wiem, może mnie się tak wydaje, ale ja ciągnę do tego morza, ono dla mnie jest jakby najlepsze, tu właśnie, tu we Władysławowie. Dzisiaj, tak jak już powiedziałem na wstępie, jesteśmy na jednostce Kapitan Wiśniewski, ona pływa gdzieś tak około od 10 lat mniej więcej. Pan od samego początku na niej pływał? Tak, od momentu, kiedy został zakupiony. Zakupiona ta jednostka. Ja oczywiście po raz pierwszy chciałem zobaczyć, jak ona wygląda. Czy rzeczywiście w niej można, przy tak niewielkiej jednostce, można się dobrze czuć. I powiem szczerze, że z wszystkich tych jednostek każdy wędkarz ma swój ulubiony kuter, czy jednostkę pływającą. Ja zakochałem się w Kapitanie Wiśniewskim. To jest mój kuter od początku i próbowałem zmieniać, próbowałem być na innych jednostkach, ale zawsze wracałem na Kapitana Wiśniewskiego, bo tu się czuję najlepiej i tu są moim zdaniem najlepsze warunki dla wędkowania i dla korzystania z tej formuły wędkarstwa, jaką my tutaj mamy. Czy zdarzało się Panu nocować u Pana Leszka, kapitana pirata tak zwanego we Władysławowie, wszyscy na niego tak mówią, bo z tego co mi wiadomo, Pan Leszek ma dosyć dobre warunki do zakwaterowania również wędkarzy. Tak, oczywiście w momencie, kiedy został wybudowany hotel Pirat Wiśniewski, to zawsze tam spędzamy, tam nocujemy przed wypłynięciem, przyjeżdżamy wcześniej i nocujemy w tym hotelu, ponieważ warunki są cudowne, znakomicie wyposażone pomieszczenia. Są warunki, żeby postawić tam samochód, czyli duży parking. Można zamówić sobie jedzenie. Także wszystko to, co chciałoby się mieć w hotelu, niedrogim jeszcze zaznaczam hotelu, to spełniają te warunki tego hotelu, który ma Kapitan Wiśniewski. A ponadto tam się czuje taką mocną atmosferę rodzinną. Ta cała rodzina jest ze wszystkimi tam wędkarzami czy osobami, które korzystają z tego hotelu. Tam się czuje, że się jest w domu. Że się jest w domu nie w hotelu, tylko w domu, gdzie rzeczywiście można spędzić cudownie te kilka godzin przed wypłynięciem na ryby.
Jeszcze na, tak na koniec, czy mógłby pan zdradzić sekret pana największego dorsza? Jaki to był dorsz i gdzie on wziął? To był 10-kilowy, no mam dyplom, mam odznakę za złapanie tej ryby, oczywiście w Władysławowie, i złapałem go wtedy jeszcze z innego kutra, który był również, właścicielem tego kutra był kapitan Wiśniewski. I przy jego obecności, przy jego pomocy, przy jego wskazówkach złapałem tą największą rybę swojego życia. Ja myślę, że dla każdego wędkarza to jest marzenie, złowienie tak dużej ryby. To jest marzenie, które być może przy zmianie warunków na Bałtyku może będzie osiągalne, ale teraz coraz trudniej o tak dużą rybę. Dziękuję ślicznie za wywiad. Proszę bardzo.